Rama Indii, wybudowana w 1924 roku na pamiątkę wizyty króla Jerzego V i królowej Mary w 1911 roku. Elefant. Elephant Island? No. Tam jakaś wyspa słoni. Baryc. Bombaj. Bombaj w pełnej krasie. City na wzór zachodu downtown. Jest strasznie zachmurzone niebo, jest duszno. Główny deptak Bombaju. Tak. No bo... Ale wiesz co, ale już fajny tak, gdzie można się... No. Podejrzewam, że wieczorem tutaj, wiesz, na jakiś spacer, a to by było całkiem fajne, to pamiętam, że... Wyznaczenie takie totalne, sypam no. Ale jakbyście, leżały dzisiaj u nas w pokoju, to byśmy się przebiły w oknie, byśmy twarde, to naprawdę... Idziemy na moście. Stąd po prostu zbudowali most na główny rok. No, przez jakąś zatokę. Tam nie było gdzie przez miasto. Patrzcie, tyle biedoków nie ma co jeść, a oni taką inwestycję zbudowali. Ale ty mówisz, to po macoszemu traktują resztę części. To znaczy jak? No jak, zobacz co tutaj wygląda, to jest dwa światy zupełnie inne. Ale wiesz co, przecież to nie jest komunizm, żeby było centralne zarządzanie, nie? Kiedyś był. Tylko region. Stan bogaty, autonomiczny, więcej, tak. Więcej podatków, więcej biznesu. A no to mają kasę do takie rzeczy, na inwestycje. No, europejskie chyba nie dokładnie. Teoretycznie najbogatsze stany to jest Sikkim, Goa i Dystrykt Federalny Delhi. Plus... Ale Goa ze względu na turystykę? Nie, bo to chyba... Pod uwagę, to ta różnica jest taka. No a Delhi jako stolica, no wiadomo, zawsze stolica. Ma PKB wyższy niż średnio w kraju, nie? Jak Warszawa. Bo wszystkie biznesy są rejestrowane, zwłaszcza zagraniczne, w Warszawie.